Szanowni Państwo, to już druga debata tej kampanii. Debata w podobnej formule z dwiema zmianami. Mamy kolejnego 11 kandydata, a jeden ze sztabów zamienił kandydatkę na kandydata. Kandydaci stoją w studiu zgodnie z kolejnością miejsc ustaloną podczas losowania, które odbyło się w gmachu Telewizji Polskiej. W losowaniu uczestniczyli przedstawiciele kandydatów i zgodnie właśnie z tą wylosowaną kolejnością miejsca w studiu zajęli. Przy stanowisku numer 1 Stanisław Żółtek. Przy stanowisku numer 2 Paweł Tanajno. Przy stanowisku numer 3 prezydent Andrzej Duda. Dzień dobry. Stanowisko numer 4 to Waldemar Witkowski. Dobry wieczór Państwu. Przy stanowisku numer 5 Rafał Trzaskowski. Dobry wieczór. Przy stanowisku numer 6 Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobry wieczór Państwu. Przy stanowisku numer 7 Robert Biedroń. Dobry wieczór. Przy stanowisku numer 8 Szymon Hołownia. Dobry wieczór. Przy stanowisku numer 9 Mirosław Piotrowski. Dobry wieczór. Przy stanowisku 10 Krzysztof Bosak. Dobry wieczór Państwu. I przy stanowisku numer 11 Marek Jakubiak. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, debata będzie się składać z 6 rund, czyli 5 rund pytań i ostatniej, 6 rundy na tak zwaną swobodną wypowiedź. Każdy z panów będzie miał 1 minutę na odpowiedź w każdej rundzie oczywiście. Upływający czas odpowiedzi będą mogli państwo przed telewizorami śledzić na ekranach swoich telewizorów, a kandydaci będą to widzieć na monitorze w studiu. Gdy usłyszą państwo taki dźwięk, no to będzie to oczywiście oznaczać, że czas na odpowiedź właśnie się skończył. Oczywiście kolejność, w jakiej w poszczególnych rundach kandydaci będą odpowiadać na pytania, została również ustalona podczas losowania. I teraz ważna uwaga, odpowiedzi nie na temat będą mogły być przeze mnie przerywane kosztem czasu przysługującego kandydatowi. Jeśli kandydat swoją wypowiedzią naruszy prawo, jego mikrofon może zostać wyłączony. To są dokładnie takie same reguły, jakie obowiązywały podczas tej poprzedniej majowej debaty. A debata to oczywiście wyjątkowy czas. Pomoże nam poznać poglądy, wizje i program kandydatów, no, pod warunkiem, że kandydaci potraktują to poważnie i będą odpowiadać konkretnie na pytania, a nie na przykład obsesyjnie atakować Telewizję Polską. Szanujmy widzów, szanujmy wyborców, dlatego odpowiadajmy na pytania. Znamy już zasady naszej debaty prezydenckiej, a zatem zaczynajmy. Ta pierwsza runda pytań, proszę Państwa, to polityka zagraniczna. 5 lat temu rząd Ewy Kopacz zgodził się na kwotę w ramach przymusowej relokacji imigrantów. Po zmianie rządu ten dyktat został odrzucony. Teraz znów wraca temat uchodźców. Turcja otworzyła granicę. Dziesiątki tysięcy uchodźców szturmują w tej chwili granicę Unii Europejskiej. Jak powinna zachować się Polska właśnie w tej sprawie? I pierwszy będzie odpowiadał w tej rundzie pytań Mirosław Piotrowski. Bardzo proszę, minuta na odpowiedź. Polska powinna zdecydowanie sprzeciwiać się dyktatowi Unii Europejskiej. Stara, dobra Europa zawsze była chrześcijańska. W tej chwili odchodzi od chrześcijańskich korzeni i zalew imigrantów spowoduje, że Europa zatraci swoją esencję kulturową. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego przez 15 lat byłem w Komisji Spraw Zagranicznych i cały czas opowiadałem się za tym, aby Unia Europejska stała na tej podwalinie chrześcijańskiej i nie narzucała rozwiązań sprzecznych z jej wewnętrznymi przepisami. Ale to też nie oznacza, że Polska nie powinna prowadzić aktywnej polityki transatlantyckiej. I również zabiegałem o to, aby i Unia Europejska, i Polska miała bardzo dobre kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, ale trzeba wyjaśnić do końca sprawę 447, 300 miliardów dolarów. Skierowałem pismo do pana prezydenta Donalda Trumpa, aby odpowiedział, czy to nas dotyczy, czy mamy zwracać 300 miliardów dolarów. Czas już się skończyło, a zatem teraz o odpowiedź proszę prezydenta Andrzeja Dudę, czy jak powinna zachować się Polska w sprawie relokacji uchodźców. Jeszcze raz dobry wieczór. Szanowni Państwo, przede wszystkim jesteśmy narodem ludzi życzliwych. Oczywiście jesteśmy też członkiem Unii Europejskiej. Ale co roku, już od lat, przyjeżdża do nas bardzo wielu migrantów, przybyszów z Ukrainy, z Białorusi. Są między nami, żyją między nami, pracują w naszym kraju. I w związku z tym my jesteśmy ludźmi, którzy serdecznie ich przyjmują, którzy żyją razem z nimi. I od tej strony nie mamy problemu. Natomiast to są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas dobrowolnie. Oni chcą być w naszym kraju i my życzliwie ich przyjmujemy. Ale nie zgadzaliśmy się i nie zgadzamy się na to, aby ludzi
przytransportowywano do Polski przymusowo, a tak właśnie miało być z relokacją. Mieli być migranci przymusowo przywożeni do Polski i ja się na to nie godziłem. Uważałem, że jest to łamanie praw tych ludzi, że powinni móc w Europie udać się tam, gdzie chcą. Ale oprócz tego jeszcze pamiętajmy cały czas, że jesteśmy częścią Zjednoczonej Europy i mamy w niej swoje obowiązki, które bardzo dobrze wykonujemy. Pomagamy strzec granic i będziemy pomagali strzec granic Europy. Czas się skończył. Władysław Kosiniak-Kamysz teraz odpowiada na to pytanie. Szanowni Państwo, dziś Polska nie ma polityki zagranicznej. Wstając z kolan, upadliśmy na głowę, a ta polityka, która jest realizowana, to polityka, według której przyjmujemy 20 milionów ton węgla z Rosji w ostatnich 2 latach, a polskie jabłka, polskie produkty, mleko, masło nie mogą być sprzedawane na wschód. To polityka, według której przyjęliśmy 800 tysięcy ton śmieci z Niemiec, ale również z Nigerii. Staliśmy się wielkim wysypiskiem. Czas z tym skończyć. Czas wzmocnić politykę zagraniczną, odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej, zająć miejsce w Wielkiej Brytanii, bo tylko wtedy będziemy silni i bezpieczni. Jeśli chodzi o migrantów, to Polska powinna utworzyć korytarze humanitarne, o których była kiedyś mowa. Są wciąż obszary objęte wojną. Współpracować z Kościołem Katolickim, z Caritasem, z innymi organizacjami pozarządowymi, bo do tego zobowiązuje nas nasza tradycja, nasza kultura i solidarność. Bardzo dziękuję. Odpowiedź proszę teraz będzie odpowiadał Paweł Tanajno. Proszę Państwa, imigracja z Syrii z południa musi się odbywać z zachowaniem praw człowieka. I rację miał pan Andrzej Duda, że nie możemy trzymać tych ludzi na siłę w pracy w Polsce, bo to będą obozy pracy. Natomiast jeśli chodzi o obozy pracy i zasieki, to ja chciałbym zauważyć, że zostaliśmy wprowadzeni na bardzo niebezpieczną drogę. Otóż Polska staje się zasiekami stawianymi przez armię amerykańską i PiS prowadzi Polskę na arenę sporu, wojny między Wschodem a Zachodem. Moja prezydentura poprowadzi Polskę w kierunku wolności, w kierunku tego, żebyśmy na powrót byli, tak jak w wielkich czasach Rzeczpospolitej, centrum wolności na całą Europę. Pojadę do Kijowa, pojadę do Wilna i razem wrócimy do Brukseli i powiemy: witaj Europo, wracamy. Bardzo dziękuję. Czas odpowiedzi jeszcze płynie, ale już wypowiedź została skończona. Krzysztof Łebosak teraz odpowiada. Szanowni Państwo, ten program przymusowej relokacji uchodźców przez Unię Europejską oczywiście został odrzucony po szerokich społecznych protestach, dlatego pragnę podziękować tym wszystkim, którzy kilka lat temu wymogli na rządzie Prawa i Sprawiedliwości zmianę stanowiska. Przypomnę, że pierwsze stanowisko ministra Błaszczaka było takie, żeby wykonać zobowiązania powzięte przez rząd Platformy Obywatelskiej. Wówczas tę decyzję firmował obecny tutaj w debacie Rafał Trzaskowski. Oczywiście powinniśmy prowadzić politykę imigracyjną samodzielną. Powinna być to odpowiedzialna polityka imigracyjna. Polacy są narodem gościnnym, natomiast ci, którzy są przysyłani na siłę, to nie są goście. Musimy też ostrożnie podchodzić do polityki imigracyjnej, którą prowadzi obecny rząd. Operuje cynicznie hasłami antyimigracyjnymi, a jednak przez ostatnie kilka lat populacja muzułmanów w Polsce uległa podwojeniu. W innych sprawach w polityce zagranicznej musimy dumnie bronić swoich interesów narodowych. Zachęcam prezydenta Andrzeja Dudę, gdy będzie w Białym Domu w przyszłym tygodniu, by powiedział, że odrzucamy. Bardzo dziękuję. Na odpowiedź teraz to pytanie będzie odpowiadał Stanisław Żółtek. Każdy, kto chce do Polski przyjechać pracować albo wydać pieniądze jako turysta, powinien mieć to prawo zrobić. Bez żadnych zakazów. Ale to nie są obywatele polscy. Oni nie mogą mieć tych samych praw. Każdy, który popełni przestępstwo, powinien być zatrzymany, skazany i deportowany z Polski na zawsze. I żaden z nich nie ma prawa do zasiłków, socjali ani darmowych usług. To spowoduje, że nie będą tu się pchali, nie będą się pchały darmozjady i ci, którzy chcą na zasiłkach żyć. Po to oni stamtąd przecież jadą, a nie po to, żeby pracować. Natomiast ta przymusowa relokacja to rzeczywiście jest skandal. Po prostu ten dyktat Unii Europejskiej nad Polską warto byłoby zakończyć i w ogóle warto byłoby zakończyć współpracę z Unią Europejską. Ale jeszcze raz powtarzam, najważniejsze jest to, żeby tego socjalizmu nie wprowadzać i tym przyjezdnym nie dawać za darmo pieniędzy. Wtedy nie będzie żadnego problemu, a tu będą przyjeżdżali uczciwi ludzie. Jak powinna zachować się Polska w sprawie relokacji imigrantów, uchodźców, odpowiada Robert Biedroń. W
każdym naszym działaniu, szczególnie działaniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, powinniśmy przede wszystkim budować mosty, a nie mury. To jest podstawowa zasada. Powinniśmy budować wspólnotę, powinniśmy budować dom, w którym każdy i każda czuje się jak u siebie. Dzisiaj niestety, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, jesteśmy osamotnieni. Rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego i polityka prezydenta Dudy, że w Unii Europejskiej nikt nie chce z nami rozmawiać. A trzeba pamiętać przecież, że o tego typu politykach decyduje wspólnota europejska. Decydują wszystkie kraje Unii Europejskiej wspólnotowo. Dlatego trzeba wzmocnić pozycję Polski w Unii Europejskiej dla naszego własnego bezpieczeństwa. Budując wspólnotę, która stworzy przestrzeń dla każdego i każdej, który chciałby zamieszkać w Rzeczpospolitej Polskiej. Polska zawsze była silna, kiedy była otwarta, kiedy była tolerancyjna, kiedy była wspólnotą, a słaba, kiedy jest podzielona. Bardzo dziękuję. Teraz minuta dla Waldemara Witkowskiego. Obojętnie, że ktoś się urodził w Afryce, w Azji czy w Europie, jest takim samym człowiekiem jak my Polacy. W związku z tym dziwię się, że dyskutujemy nad czymś, co powinno być naturalną chęcią pomocy innym. Karol Modzelewski, honorowy przewodniczący Unii Pracy, zawsze mawiał, solidaryzm jest bardzo ważny. Czy bać się tych ludzi, którzy w niesprawiedliwej wojnie utracili rodziny, mają dzieci, na których nie mogą wychować, kobiety głodujące, nie mogące wykarmić swoich dzieci. Należy im pomagać. I tu przypomnę pewien fakt historyczny. W latach 2001 do 2006 byłem wicewojewodą Wielkopolski. Podlegały mi sprawy obywatelskie. Może nie wszyscy pamiętają, ale prawie 100 tysięcy Czeczenów trafiło do Polski. Czy widzimy negatywne skutki ich obecności? Nie. Część z nich jest, pracuje, założyło rodziny, wytwarza nasz produkt krajowy. Nie zamykajmy granic, szanujmy ustalenia wspólne europejskie. Bardzo dziękuję. Jak powinna zachować się Polska w sprawie relokacji imigrantów, odpowiada teraz Szymon Hołownia. Uchodźcy to jedno, a imigranci zarobkowi to zupełnie druga kategoria i szkoda, że pan prezydent Andrzej Duda nie potrafi tego rozróżnić. Jeżeli chodzi o uchodźców, to obowiązuje nas prawo międzynarodowe, są korytarze humanitarne, o których wspominał jeden z moich przedmówców, przygotowane przez Kościół katolicki. To jest zupełnie inna kwestia niż polska polityka migracyjna, która też nie istnieje, podobnie jak polska polityka wobec uchodźców. Natomiast jeżeli my chcemy w ogóle mieć wpływ na decyzje nas dotyczące podejmowane w Unii Europejskiej, to musimy odnowić pozycję Polski w tejże Unii. Dlatego jako prezydent natychmiast zwrócę się do prezydenta Macrona i kanclerz Merkel o wznowienie prac Trójkąta Weimarskiego. Będę intensywnie pracował nad tym, żeby w ambasadach zainicjować powstawanie stanowisk rzeczników stabilności, którzy realnie zatroszczą się o tych w Wielkiej Brytanii polskich pracowników czy w innych krajach Unii Europejskiej, którzy zaczynają teraz doświadczać problemów. Zapowiedziałem wczoraj, że w ramach rozdziału Kościoła od Państwa odeślę klęczniki prezydenckie do muzeum, ale może lepiej przed wizytą prezydenta Dudy odesłać je do Bardzo dziękuję. Teraz będzie odpowiadał na to pytanie Rafał Trzaskowski. Również minuta na odpowiedź. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Dawno mnie tutaj nie było. Jest szansa, żebyście Państwo się zapoznali z moimi poglądami bez manipulacji, bez przerywania. Jeżeli chodzi o uchodźców, problem został rozwiązany w 2015 roku, w momencie, kiedy podpisano umowę z Turcją, którą negocjował przewodniczący Rady Donald Tusk. Nie było nigdy zgody na automatyzm, nie było nigdy zgody na przymus. Natomiast kobietom, dzieciom doraźnie trzeba pomagać. Problem polega na tym, że polityka zagraniczna dzisiaj to przede wszystkim bezpieczeństwo, pieniądze na inwestycje, pieniądze dla was. Niestety prezydent Duda mówi o wyimaginowanej wspólnocie, o wspólnocie dla naiwniaków. A niestety, jeżeli takie słowa padają, to w Unii Europejskiej bardzo trudno jest cokolwiek załatwić. W Unii Europejskiej jesteśmy piątą potęgą i powinniśmy podejmować najważniejsze decyzje. A dzisiaj niestety rząd głównie szuka wrogów, zamiast szukać koalicjantów, a od walenia pięścią w stół może się co najwyżej wylać kawa. Ale ja, jeżeli zostanę prezydentem, pomogę rządowi w tych najważniejszych kwestiach, zwłaszcza w negocjacji pieniądze na inwestycje. Polska powinna zachowywać się w sprawie relokacji imigrantów i uchodźców? Marek Jakubiak. Szanowni Państwo, gość w dom, Bóg w dom. Polaków nie trzeba uczyć gościnności. Polacy mają otwarte serca, jak i otwarte drzwi do własnego domu. Jednakże jest jedno ale. Dla kogo? Otóż dla tych, którzy chcą tutaj przybyć do Polski, żeby być Polakami, żeby uczyć się języka polskiego, żeby pracować tu, tutaj osiedlić się, osiedlić własne rodziny, tak jak Tatarzy polscy, tak jak Turkowie polscy. Natomiast
Na pewno nie jest Polska od tego, żeby pomagać Angeli Merkel w jej słynnym Willkommen. Ma problem, niech go sobie sama załatwi. Załatwiła sobie parę milionów uchodźców, czy też nachodźców, dzisiaj się nawet mówi, do pracy w Niemczech. Okazało się, że nawet pracować nie chcą. Przemilczane sprawy są wyrzucania poza granicę Unii Europejskiej tych, którzy przybyli wtedy. Otóż, proszę państwa, problem polega na tym, że pomiędzy państwami nie ma przyjaźni, tylko są interesy. Bardzo dziękujemy. I proszę państwa, w ten sposób zakończyliśmy pierwszą rundę pytań. A w drugiej rundzie pytań jako pierwszy będzie odpowiadał Rafał Trzaskowski. To będzie pytanie ze świata wartości, wartości bardzo bliskich olbrzymiej większości Polaków. Czas pierwszych komunii świętych, a zatem czy jest pan za umożliwieniem dzieciom przygotowania się do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole? Bardzo proszę o odpowiedź. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, że o tym, czy religia powinna być w szkole, czy też nie, powinni decydować rodzice. Natomiast dzisiaj Polacy chcą prezydenta Rzeczpospolitej, który nie tylko mówi o wartościach, tylko je praktykuje. I tego, co nauczył mnie mój katecheta, franciszkanin, ale również rodzice, to to, że trzeba przede wszystkim stać przy tych wszystkich, którzy są słabsi. Trzeba pomagać wszystkim tym, którzy są atakowani. To są najważniejsze wartości. Wierzę właśnie w to, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Wierzę w to, że będziemy się sprzeciwiać, jeżeli ktoś będzie próbował budzić nienawiść, jeżeli ktoś będzie próbował szczuć Polaków na siebie. To są prawdziwe wartości, takie same jak uczciwość, takie same jak praworządność, takie samo jak przede wszystkim szacunek dla konstytucji. To są wartości, które powinien wyznawać prezydent Rzeczpospolitej i powinien je praktykować na co dzień, a nie tylko i wyłącznie o nich mówić. Zostały 2 sekundy. Czas w tym momencie upływa. Szymon Hołownia, bardzo proszę o odpowiedź. O tym, czy lekcje religii powinny odbywać się w szkole i w jakiej formie powinny się odbywać, powinna decydować wspólnota szkolna. Nie ministrowie i nie biskupi, a nauczyciele, a rodzice, a uczniowie. Natomiast kwestia rozdziału Kościoła od państwa, który trzeba wreszcie przeprowadzić dla dobra Kościoła i dla dobra państwa, to jedna rzeczywiście z najpilniejszych rzeczy, które trzeba w Polsce zrobić. Bo ja nie wyobrażam sobie życia w państwie, w którym ojciec Rydzyk przez 9 minut udziela reprymendy urzędującemu prezydentowi Rzeczpospolitej. Trzeba i zrobię to jako prezydent, natychmiast zlecić Najwyższej Izbie Kontroli audyt przepływów finansowych pomiędzy państwem a Kościołem, wyjaśnić kwestię opodatkowania Kościoła, zastanowić się nad funduszem kościelnym i pomóc Kościołowi, który najwyraźniej nie potrafi tego zrobić, bezwzględnie i do końca rozliczyć się ze wszystkimi przypadkami pedofilii. Nie wiem, dlaczego pan prezydent do tej pory nie mianował swojego przedstawiciela w Komisji Państwowej do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii. Ja z całą pewnością uczynię to natychmiast. Bardzo dziękuję za odpowiedź i teraz będzie odpowiadał Waldemar Witkowski. Jako młody człowiek uczęszczałem na lekcje religii do sal katechetycznych w kościołach i chciałbym, żeby dzisiaj też tak było. Fikcją jest religia w szkole, która powoduje, że część dzieci, która nie chce uczestniczyć w lekcjach religii, jest stygmatyzowana i tak naprawdę przymuszana do siedzenia w kątach. Religia i przygotowanie do Komunii Świętej powinna być też nie w szkole, a właśnie w kościele. To miejsce jest dla tych, którzy są katolikami, praktykują, a niekoniecznie szkoła, która powinna być świecka. Co innego jest nauka religioznawstwa, co innego jest nauka o różnych wyznaniach, ale nie praktykowanie na siłę i wmuszanie wszystkim jednej religii, ponieważ wyznawców różnych religii w Polsce jest wielu. Konkludując, państwo świeckie, Unia Pracy ma mnóstwo katolików w swoich szeregach, a religia i przygotowanie do komunii w kościołach. Bardzo dziękuję. Czas na odpowiedź Mirosława Piotrowskiego. Polska jest krajem katolickim. Pomimo tego, że próbuje się obrzydzić w tej chwili religię katolicką i duchowieństwo Kościoła katolickiego, to większość ludzi to katolicy i ludzie wierzący. Europa jest chrześcijańska, ma korzenie chrześcijańskie, była zakładana przez chrześcijańskich demokratów i o tym trzeba pamiętać. Dlatego też religia katolicka powinna być nauczana w szkołach polskich, ale także i w szkołach europejskich i nie powinna być spychana na margines jako ostatnia lekcja, aby zniechęcać uczniów. Jeśli mówimy o wartościach, to muszę powiedzieć, że nie ma większej wartości niż życie ludzkie. I chciałem jasno i wyraźnie to powiedzieć, że w jednej kwestii
jestem betonem. Otóż chcę betonowej, tak zwanej betonowej ochrony życia. Każdego życia, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i dlatego założyłem partię katolicką, która tego się domaga i bardzo dziękujemy. Paweł Tanajno teraz odpowiada. Pan redaktor prosił, żeby nie krytykować Telewizji Polskiej i nie będę tego robił. Odpowiem na te pytanie krótko. Świeckie państwo oraz swoboda obywateli, którzy mają dzieci w szkołach, w kształtowaniu rozwiązania tego problemu, to znaczy czy rodzice chcą religii, czy nie. I wyobrażam sobie, że w tej samej szkole będą klasy dla tych, którzy chcą nauki religii i dla tych, którzy nie chcą. Ale ja chciałem też powiedzieć, że bardzo nie podoba mi się to pytanie, ponieważ w kraju jest mnóstwo ważnych problemów, a tematy jak lekcje religii, tematy LGBT uwielbiane przez Jarosława Kaczyńskiego, to jest niestety tylko zasłona dymna przed prawdziwymi problemami Polaków. Ja ubolewam, że opozycja tak łatwo się wpisuje w tą grę Jarosława Kaczyńskiego. Przestańmy mówić o tematach zastępczych, zacznijmy mówić o gospodarce. Ja w swojej prezydenturze chcę się skoncentrować na tym, żeby Polska i Polacy weszli na ścieżkę dobrobytu i wysokich pensji. I to jest temat numer jeden. I o gospodarce będziemy, proszę państwa, rozmawiać, ale w czwartej rundzie pytań. Na razie mamy rundę drugą, to jest Świat Wartości. Teraz odpowiada Stanisław Żółtek. Co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Co zrobiła religia w szkołach, która w tej chwili jest? Otóż tam uczą księża, którzy są już nie księżami, nie sługami kościoła, tylko są pracownikami Ministerstwa Edukacji. Oni przestali pełnić funkcję w kościele. Biorą pensję, muszą wykonywać polecenia ministra. A jak dzieci widzą tych księży? Ano jak zwykłych nauczycieli, nie jak księży. I to się zło stało. Ja chodziłem na religię do kościoła i czułem i wiedziałem, że jest religia. A dzisiaj religia jest lekceważona w szkołach. Tak nie może być. Oczywiście, jeżeli są szkoły prywatne albo prywatyzuje się szkolnictwo, rodzice mogą zdecydować o religii w szkołach. Ale niechże tam będzie ksiądz, a nie pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tyle, co mam do powiedzenia. Zło się już stało. Trzeba to odwrócić. Teraz odpowiada prezydent Andrzej Duda. Szanowni państwo, relacje pomiędzy państwem a kościołem reguluje w Polsce umowa konkordatowa i konstytucja. To, że powołałem swojego przedstawiciela do komisji dotyczącej pedofilii, jest jasne od dosyć dawna już i dziwię się, że jeden z kandydatów o tym nie wie. To pokazuje, że ma blade pojęcie o sprawach, które dzieją się w państwie. Natomiast ja powiem w ten sposób. Proszę spojrzeć na artykuł 48 polskiej konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I tak jest też w Polsce z religią. Jest ona w szkołach, ale chodzą na nie te dzieci, których rodzice decydują, że dzieci po prostu na tą religię będą chodziły. I w związku z tym rozumiem, że są to tacy rodzice, którzy chcą również tego, aby ich dzieci przystąpiły do pierwszej komunii. I chyba łatwiej by było i dzieciom, i rodzicom, gdyby można było do tej pierwszej komunii w szkole się przygotować. Ale generalnie jest tak, że to jest po prostu element wolności. Kto chce z rodziców, kto ma takie przekonania, wysyła dziecko na religię w szkole. Kto nie ma, nie musi tego robić. Nie ma żadnego przymusu. Tak, bardzo dziękuję. Mamy wolność. Kosiniak-Kamysz teraz odpowiada. Szanowni państwo, jako prezydent Rzeczpospolitej będę stał na straży wartości, takich jak prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno. Będę dbał o wolność religijną i o swobody religijne, ale też o szacunek dla każdego człowieka, dla tych, którzy poszukują Boga i dla niewierzących. Bo to jest podstawa funkcjonowania w państwie. Moim zdaniem dzisiaj nie jest problemem, czy lekcje religii odbywają się w szkołach. Tak jest w większości krajów europejskich. Powinny być dostępne też lekcje etyki. Problemem jest to, że w polskim kościele jest dzisiaj polityka, za dużo polityki. I tu myślę, warto przypomnieć słowa premiera naszej wolności, Wincentego Witosa. 100 lat temu, ale jakże aktualne. Musicie baczyć, aby naszej wiary nie wykorzystali ci, co Boga i ojczyznę cały czas mają na ustach. Lecz sam fałsz i obłudę w duszy. I to jest dzisiaj problem, żebyśmy mieli relacje dobre, przyjazne. Tak jak Ojciec Święty Franciszek mówił, państwa muszą pozostać świeckie, bo te wyznaniowe źle kończą. Czas na odpowiedź Krzysztofa Bosaka.
Temat religii w szkole to temat zastępczy. Tak naprawdę w tej chwili nie ma żadnego konfliktu społecznego w tej sprawie. Ci rodzice, którzy chcą posłać dzieci, posyłają je, ci, którzy nie chcą, nie posyłają. Rozwiązaniem idącym dalej w duchu wolnościowym jest wprowadzenie bonu edukacyjnego. Tak, by rodzice mogli tworzyć szkoły, które są związane z tym systemem wartości, które wyznają, mają taki program pedagogiczny, jaki uważają za najwłaściwszy dla swoich dzieci, a nie byli skazani tylko na szkoły stworzone przez samorządy albo na płacenie drugi raz za to samo, za co już zapłacili w podatkach w czesnym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nasz system wartości jest pod silną presją z zagranicy. I tutaj obóz rządzący nie zrobił właściwie nic na rzecz umocnienia naszej kultury i ochronienia jej przed zewnętrznymi wpływami. Uważam, że to, co trzeba zrobić, to wypowiedzieć konwencję stambulską, wprowadzić pełną ochronę życia nienarodzonego, powstrzymać szkodliwe wpływy organizacji LGBT w szkołach przez uszczelnienie prawa oświatowego, żeby żadni seks-edukatorzy nie wchodzili do szkół z zewnątrz. Czas minął. Bardzo dziękuję. Robert Biedroń teraz odpowiada. 16 lat temu zmarł Jacek Kuroń. Któż jak nie Jacek Kuroń Polkom i Polakom pięknie opowiadał o naszym świecie wartości, o wartościach, na które umówiliśmy się w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. I to powinien być nasz drogowskaz, jeśli chodzi o wartości. Dzisiaj niestety pan prezydent Duda nie skorzystał z tej dobrej okazji, żeby przeprosić miliony Polek i Polaków za jego słowa. Słowa, które niegodne są nie tylko prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale każdego dobrze wychowanego człowieka. Nawet przedszkolak wie, że są takie trzy słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, które trzeba powiedzieć w momencie, kiedy zrobi się jakiś błąd. Panie prezydencie, popełnił pan wielki błąd. Dzisiaj wypada przeprosić i mam nadzieję, że podczas tej debaty pan przeprosi. Jeśli chodzi o rozdział państwa od kościoła, żaden z kandydatów nie ma odwagi, żeby tego powiedzieć, ale ja mam. Trzeba wyprowadzić lekcje religii ze szkół. Czas minął. Marek Jakubiak odpowiada. Proszę państwa, pomiędzy Watykanem a Polską istnieje umowa konkordatem zwana, podpisana przez, uwaga, SLD. SLD, które dzisiaj tak bardzo właśnie ustami mojego przedmówcy chce wyrzucić religię ze szkół. Otóż wydaje się jednak, że problem polega na tym, że powinniśmy zadać sobie pytanie, kto jest katechetą i kto chrześcijaństwo wykłada naszym dzieciom, kto religię wykłada naszym dzieciom. Mój syn najmłodszy ma siostrę zakonną, która wykłada mu religię i kto chce, autentycznie, kto chce, na tą religię idzie. I to nie jest jakiś miraż wielki, ponieważ religia to jest piękna opowieść, szczególnie o naszych korzeniach chrześcijańskich. Wyrzucanie jej dzisiaj ze szkoły jest błędem, czy myślenie nawet o tym jest błędem, dlatego że jeszcze raz powtarzam, uniwersalne wartości chrześcijańskiej Europy są wykładane w naszych szkołach dzieciom, które chcą się tego uczyć. Pytam, czy dziękuję to bardzo. I proszę państwa, to była już ostatnia odpowiedź w tej drugiej rundzie pytań, rundzie zatytułowanej Świat Wartości. A przed nami kolejna runda pytań, czyli polityka społeczna i temat, o którym mówi się bardzo wiele w ostatnich dniach, tygodniach. Prezydent Warszawy zapowiedział, że jego marzeniem jest udzielenie pierwszego homoseksualnego ślubu. Jego zastępca zaś zaproponował tak zwane etapowanie, czyli najpierw związki partnerskie, potem małżeństwa homoseksualne, a w końcu adopcja dzieci przez pary homoseksualne. To oczywiście wymaga zmian ustaw i konstytucji RP. Czy pan jako prezydent zgodzi się na te zmiany? I teraz odpowiadać będzie prezydent Andrzej Duda. Nie, oczywiście nie zgodzę się na takie zmiany i ten zapis, który w konstytucji jest dzisiaj, jest, no powiedzmy, co najmniej wystarczający. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, co bardzo mocno warto podkreślić, bo to jest artykuł 18. Również pod szczególną ochroną państwa obok małżeństwa tak właśnie pojmowanego jest także rodzicielstwo, macierzyństwo i rodzina. I to jest zapis, który jest dobry i bardzo ważny. Natomiast powiedzmy sobie otwarcie, to nie są sprawy w tej chwili, o których można byłoby mówić, że są jakimś moim marzeniem, bo ja w ogóle uważam, że to jest dobrze uregulowane i powinno tak pozostać. I tutaj nie zgodzę się absolutnie na żadne zmiany. Moim marzeniem dzisiaj jest to, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić dla ludzi. Chciałbym, żeby Polakom żyło się lepiej, chciałbym, żeby Polska była zamożniejsza, chciałbym, żeby rodzina polska żyła bezpiecznie, właśnie żeby ta norma konstytucyjna była realizowana, żeby rodzina rzeczywiście
doznawała szczególnej i wszechstronnej opieki ze strony państwa i tak realizuje swoją prezydenturę przez ostatnie 5 lat i mam nadzieję, że Polacy to docenią. Bardzo dziękuję. Stanisław Żółtek teraz odpowiada. Proszę państwa, nie powinniśmy się wtrącać do tego, jak to prywatnie żyje, jakie ma preferencje seksualne. Rząd w ogóle nic do tego nie powinien mieć, ani inni do innych. Natomiast oczywiście powinniśmy protestować, jeżeli ktoś demonstracyjnie tego typu rzeczy robi i namawia innych, a zwłaszcza nasze dzieci, do podobnych zachowań. Ale muszę tu w pewną obronę wziąć to środowisko. Mianowicie inni ludzie mają prawo do ulg podatkowych z podatku dochodowego PIT. Wspólne małżeństwo. Mogą spadek sobie przekazywać, mogą dowiadywać się informacji w szpitalu nawzajem. A oni nie. Znaczy ja, co to znaczy oni? Każde dwie osoby powinny mieć do tego prawo. Po prostu wystarczy zlikwidować podatek dochodowy, zniknie pretekst do pretensji o to, żeby było małżeństwo. Wystarczy zlikwidować podatek od spadków i darowizn, zniknie pretekst o to, żeby było małżeństwo. A prawo do informacji powinien każdy mieć. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak teraz odpowiada. Szanowni państwo, no trochę ja jestem zażenowany, że ciągle na ten sam temat rozmawiamy. Wydawało mi się, że w poprzedniej debacie żeśmy już ten problem sobie wyjaśnili. Konstytucja wyraźnie określa, co oznacza w prawie związek małżeński. To jest kobieta i mężczyzna tworzą małżeństwo i nie po to tylko i wyłącznie, żeby im było miło, ale po to, żeby prokreowali, żeby nasze społeczeństwo po prostu się rozrastało. Taki jest cel małżeństwa, między innymi. Natomiast mówienie dzisiaj o tym, albo wyciąganie, kto z kim śpi i dlaczego jest z tego powodu biedny, naprawdę mnie nie interesuje. To są sprawy prywatne, to są sprawy, które powinny być załatwiane pomiędzy zainteresowanymi stronami i tyle. Natomiast absolutnie jestem za tym, żeby za pomocą aktów notarialnych czy jakichś innych sposobów dawali sobie radę ze spadkiem. Przecież to jest proste i nieskomplikowane. Polskie prawo dopuszcza takie sytuacje. Nie rozumiem, w czym problem. Cały czas tylko i wyłącznie o jednym. Już to jest oburzające. Bardzo dziękuję. To oczywiście wymaga zmian ustaw i konstytucji. Stąd pytanie, czy pan jako prezydent zgodziłby się na takie zmiany? Będzie odpowiadał teraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowni państwo, zobaczcie, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Ponad 1 000 000 bezrobotnych, dzisiaj kolejne 500 przypadków zarażenia koronawirusem, kryzys w ochronie zdrowia, nie ma funduszu medycznego, dzieci chore na choroby rzadkie nie mogą się doprosić o wsparcie państwa, emeryci płacą podatki od swojej emerytury, nie mogą się doprosić do tego, żeby mieć godną emeryturę nieopodatkowaną. 330 tysięcy emerytów pobiera emeryturę poniżej minimalnej, młodzi ludzie nie mają mieszkania, bo Mieszkanie Plus nie wypaliło i trzeba dać im 50 tysięcy na wkład własny. To jest w moim programie. A my będziemy w wojnie polsko-polskiej dalej. Jak to tak ma wyglądać, to naprawdę, moi drodzy, trzeba wyjść 28, zaprotestować, odsunąć tych, którzy ciągle skłócają. Jak trzeba zrobić referendum w sprawie związku partnerskiego, by politycy tego nie rozstrzygnęli. Na małżeństwa homoseksualne się nie zgodzę, nie podpiszę takiej ustawy. Adopcji przez nich dzieci też się nie zgodzę, ale to rozstrzygaliśmy już 10 razy. Dziś są ważniejsze sprawy. Służba zdrowia, ochrona zdrowia, ratunek dla polskich pacjentów. I o służbie zdrowia też będziemy, proszę państwa, rozmawiać. To już teraz mogę zdradzić. W 6. rundzie, w ostatniej, nie, 6. to będą swobodne odpowiedzi. W 5. rundzie padnie pytanie związane właśnie ze służbą zdrowia. Ale teraz odpowiada Paweł Tanajno. No mam taką nieskrytą satysfakcję, chociaż smutną w sumie, że w poprzednim swoim bloku przewidziałem, że Jarosław Kaczyński podyktuje kolejne pytanie o LGBT. Ja się w to nie wpiszę, niech się bawi z tym PiS i opozycja. Ja w tej części społecznej chciałbym powiedzieć o czymś, co jest bardzo istotną sprawą, elementem mojego programu. Otóż, proszę państwa, nikt z polityków odważnie nie mówi, że demografia, wzrost demograficzny, o który jest oparty system ZUS, upada i nasze emerytury są zagrożone. Dlatego ja zaproponowałem zmianę systemu naliczania emerytur i powiązanie jej z naszym dobrobytem, z naszym bogactwem, a jednocześnie eksperci, którzy pracują dla mnie, wyliczyli, że jeżeli uruchomimy gospodarkę, jesteśmy w stanie obniżyć wiek emerytalny do 57 lat dla kobiet i mężczyzn, co nie oznacza, że emerytów będziemy wysyłać na przymusowe bezrobocie. Dla nich to będzie gwarancja, będą mogli pracować dalej. To są pomysły, o których bardzo dziękuję. Warto rozmawiać. Rafał Trzaskowski teraz odpowiada. Ja mam takie wrażenie, jakby telewizja publiczna stała się ostatnio telewizją tylko i wyłącznie jednego tematu. W moim programie są związki partnerskie. Natomiast dzisiaj, w momencie, kiedy
świat stanął na głowie, kiedy wychodzimy z epidemii, jeżeli poruszamy temat polityki społecznej i nie mówimy o tym chaosie, który dzisiaj w Polsce jest, za który odpowiada rząd, kiedy nie wiemy nawet, kiedy się skończy epidemia, bo rząd nas o tym nie informuje, kiedy jest milion osób bez pracy. Dzisiaj na tym się powinniśmy skupić. Ja jeżdżę po całej Polsce, gdzie rząd pozostawił samym sobie bardzo różne grupy ludzi, ludzi wolnych zawodów, ludzi, którzy żyją z turystyki, ludzi, którzy żyją z granicy, ludzi, którzy zajmują się uzdrowiskami. To dzisiaj tego typu pytania padają w debacie. Na tym się trzeba skoncentrować i dlatego ja mam w programie darmowe żłobki i przedszkola dla wszystkich, bo dzisiaj trzeba walczyć o każde miejsce pracy i to powinno być przedmiotem debaty. I mam stypendia dla uzdolnionej młodzieży, 50 tysięcy stypendiów. Z małych wsi czy z małych miast, bo trzeba dzisiaj wyrównywać szanse. Na tym czas się dzisiaj, proszę Państwa, się skończył. Ja przypomnę, że nie jest to jedyny temat. Mamy 5 różnych tematów. Jesteśmy w tej chwili w rundzie 3. Przed nami jeszcze 4., 5., później również swobodna wypowiedź. I bardzo proszę, by odpowiadać na pytania. A teraz będzie odpowiadał Mirosław Piotrowski. To kuriozalne pytanie. Jak można pytać kandydata na prezydenta, czy naruszy konstytucję, artykuł 18, który to reguluje? Oczywiście nigdy w życiu czegoś takiego bym nie wprowadził, ale to pytanie wynika z niewyedukowania różnych ludzi, także jak sądzę dziennikarzy. I tutaj zwrócę uwagę na oświatę i edukację, która od 5 lat jest w chaosie. Tak zwana reforma wprowadziła chaos w oświacie. Rok temu protestowali nauczyciele, na ich barki zrzucono tę całą reformę i na uczniów, i także na rodziców, a nauczyciele są grupą niedowartościowaną. Trzeba im dobrze płacić, ale także trzeba ich godnie traktować. Dlatego postuluję od dawna, aby wrócić dawną emeryturę nauczycielską, czyli 30 lat pracy, 20 lat przy tablicy, a przy okazji bardzo współczuję wszystkim ósmoklasistom i ich rodzicom, że zostali przez rząd wpędzeni w tak kuriozalny egzamin, którego być nie powinno. Ja przypomnę, że pytanie brzmiało, czy prezydent zgodzi się na takie zmiany, a więc pytanie jak najbardziej zasadne. Teraz będzie odpowiadał Krzysztof Bosak. Oczywiście nie zgodzę się na żadne tego typu zmiany. Nikt też ich w Polsce nie rozważa poza siłami skrajnie lewicowymi. To pytanie, które ma oczywiście pogrążyć kandydata Platformy Obywatelskiej, którego słowa zostały zacytowane, i poprawić pozycję obozu rządzącego i jego kandydata urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. To zagrywka dla osób mniej inteligentnych, które nie zauważyłyby, że obóz rządzący w tej sprawie przez 5 lat i prezydent Andrzej Duda przez 5 lat nie zrobiły nic. Tymczasem to, co ja postuluję, to powstrzymać finansowanie z zagranicy tego środowiska. Ono w dużej mierze działa za obce pieniądze. To uszczelnić prawo oświatowe, tak żeby, jak powiedziałem w poprzedniej rundzie, organizacje zajmujące się tą tematyką nie wchodziły bez zgody i wiedzy rodziców do szkół. To następnie oczywiście powstrzymanie tych wszystkich prowokacji, a nie tych, którzy przeciwko nim protestują. Przypomnijmy, że ludzie, którzy wyszli w obronie rodziny na ulicach w takich miastach jak Białystok, Lublin, Rzeszów, byli atakowani przez policję, którą kieruje rządzące Prawo i Sprawiedliwość. To nieakceptowalne. Dziękuję bardzo. Szymon Hołownia. Tak jak zapowiadałem, podpiszę ustawę o związkach partnerskich, a zawetuję ustawę o małżeństwach jednopłciowych i o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Natomiast jeżeli ktoś próbuje mi wmówić, że to LGBT, czy ideologia LGBT zagraża dzisiaj polskim rodzinom, to chyba żyje na innej planecie. Polskim rodzinom zagraża dzisiaj brak żłobków, brak możliwości sprawnego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. To jest wykluczenie komunikacyjne, które dotyka 14 milionów Polaków. To niesprawiedliwa konstrukcja funduszu alimentacyjnego i tak dalej, i tak dalej, mógłbym wymieniać bez końca. Jako prezydent Rzeczpospolitej postaram się zrobić wszystko, żeby współpracować z samorządami drenowanymi dzisiaj przez rząd, w tym, żeby żłobków było jak najwięcej, żeby wreszcie weszła w życie realnie ustawa z piątki Kaczyńskiego nazywana PKS+, która może pomóc rozwiązać problemy komunikacyjne znacznej części Polaków. Natomiast na koniec chciałbym wyrazić radość z faktu, że pan prezydent Duda powołał jednak po wielu miesiącach zwłoki członka Komisji do Spraw Pedofilii. Wreszcie po tylu miesiącach zaczęliście bronić Polski. Bardzo dziękujemy. Robert Biedroń teraz odpowiada. Szanowni Państwo, czy chcielibyście żyć w Polsce rządzonej przez tych facetów? Czy oni w ogóle nie mają odwagi do zmiany? W polityce się jest dla zmiany. Dlatego, żeby ludziom żyło się dobrze i żeby ludzie byli szczęśliwi. Żeby mogli tym szczęściem się dzielić. Jeżeli kandydaci na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie mają odwagi walczyć o to, żeby wszyscy ludzie w Polsce byli równo traktowani, to po co nam taki prezydent?
Prezydent musi mieć odwagę o to, żeby walczyć w interesie każdej grupy społecznej. I te osoby LGBT dzisiaj są tylko papierkiem lakmusowym. Są pewnym symbolem tej pogardy reprezentowanej przez kolejne rządy, zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i PiS-u. Bo to oni likwidowali połączenia autobusowe i kolejowe, zamykali szpitale i szkoły. To oni doprowadzili do tego, że pielęgniarka z Krakowa, która pracowała ponad 200 godzin, dostała 4 zł 25 groszy dodatku. To nie jest Polska godności. To jest Polska. Bardzo dziękujemy. Pogardy. Waldemar Witkowski będzie odpowiadał jako ostatni w tej trzeciej rundzie pytań. Jestem Wielkopolaninem z dziada pradziada. Szkoły, które kończyłem, i nauczyciele zawsze mówili mi, że trzeba odpowiadać na pytanie. Później jako nauczyciel akademicki to samo mówiłem studentom. Wsłuchując się w tą debatę, widać, że każdy przemawia nauczonymi frazesami. Powiem krótko. Jestem dzisiaj prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jednym ze współpracowników jest gej. Musiał wyjechać do innego kraju europejskiego, żeby wziąć ślub. Ale to nie jest największy problem. Problemem jest co innego. Jeżeli związek partnerski kobiety i mężczyzny, bądź dwóch kobiet, bądź dwóch mężczyzn, chce mieć wspólne mieszkanie, dziedziczyć to mieszkanie, wspólnie je wyposażyć, są olbrzymie problemy. To trzeba zmienić. I kolejny problem. Jeżeli w domach dziecka są niechciane dzieci, przez lat przytrzymywane, to czy nie lepiej, jak takie dzieci będą adoptowane nawet przez związek małżeński, taki, który dzisiaj nie obowiązuje, czy lepiej, żeby wegetowały w domach dziecka? Mówię zdecydowanie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, zakończyliśmy w ten sposób trzecią rundę pytań. Przed nami runda czwarta, gospodarka i bardzo konkretne pytanie. I również bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Euro czy złoty? Czy i ewentualnie kiedy Polska powinna przyjąć walutę euro? Pierwszy odpowiada prezydent Andrzej Duda. Pan poseł Robert Biedroń mówi o odwadze. Panie pośle, przecież to pan mnie prosił kilka dni temu o spotkanie. Wzywał mnie pan o to, żebym pana zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przez media. Zaprosiłem pana, a pan nie przyszedł. No troszkę odwagi i powagi. Natomiast co do kwestii waluty europejskiej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, oczywiście zgodziliśmy się także na traktaty, które mówią o tym, że euro jest wspólną walutą. Ale na szczęście termin przyjęcia euro nie został dla nas określony. I bardzo dobrze, dlatego że nasz polski złoty jest walutą, która już dwukrotnie świetnie nas ochroniła w czasach kryzysu. Pytanie, kiedy powinniśmy przyjąć euro? Ja przede wszystkim powiem tak, kiedy powinniśmy zacząć dyskusję o euro? Wtedy, kiedy będzie to w interesie Polaków. Wtedy, kiedy Polacy będą zarabiali tyle, ile zarabia się w bogatych krajach na zachodzie Europy. Wtedy powinniśmy zacząć dyskusję o przyjęciu euro. Spokojnie rozważyć na chłodno wszystkie za i przeciw i podjąć odpowiednią decyzję. Ale wtedy, kiedy Polacy będą wreszcie zamożnym społeczeństwem. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak. W mojej ocenie to nie jest pytanie o gospodarkę, to pytanie o politykę zagraniczną, dlatego że pogłębianie integracji europejskiej, któremu jestem przeciwny, jest pytaniem o dalsze kierunki naszej polityki zagranicznej. Jeżeli chcemy porozmawiać o aspektach gospodarczych polityki europejskiej, to dużo istotniejszym, aktualnym i rzeczywistym tematem do dyskusji jest obecny projekt zadłużania Unii Europejskiej na poziomie Brukseli, stworzenia nowego instrumentu, którego eurokraci chcieli przez lata i nigdy nie mieli. Prezydent Andrzej Duda chwalił się, że to jego list sprawił, że ten nowy instrument zadłużania całej Unii Europejskiej jest stworzony. Pod pretekstem, przypomnijmy, epidemii. Platforma Obywatelska tego nie kontestuje. To pokazuje, że te dwie główne partie wspierają integrację europejską poza obszarami, o których się dyskutuje w świecie publicznym. Jeżeli zaś chodzi o naszą gospodarkę, to najważniejsze fakty. Wzrost bezrobocia w ostatnim tygodniu, załamanie produkcji przemysłowej, spadek pensji, wiele osób zwolnionych, renegocjowanie płac. To są rzeczy, o których powinniśmy dyskutować, a nie temat zastępczy, jakim od lat jest waluta euro, która nie Dziękuję. Będzie wprowadzona. Euro czy złoty? I kiedy? Mirosław Piotrowski. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem przyjmowania waluty euro. Chcę, abyśmy pozostali przy naszej polskiej złotówce. Akcentowałem to przez 15 lat, będąc posłem do Parlamentu Europejskiego i obserwując, co dzieje się w Unii Europejskiej. W tej chwili notabene nie ma odpowiedniego klimatu w Unii, aby zachęcać Polskę do tego, aby wprowadzała euro i sama sobie tym euro szkodziła. Mamy polską złotówkę i należy tak stymulować gospodarkę, aby
opłacało się produkować tutaj w Polsce i zarabiać w Polsce. Dlatego opowiadam się za obniżką podatków i dochodowego, i przede wszystkim VAT, minimum do 15%, i wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku. W Wielkiej Brytanii jest to 60 tysięcy, w takim Luksemburgu 50 tysięcy złotych wolnej. Opowiadam się za tym, aby kto zarabia 3 tysiące złotych, żeby w ogóle nie płacił podatku. Emeryci również, aby od 2,5 tysiąca złotych nie płacili podatków. Czy, a jeśli tak, to kiedy Polska powinna przyjąć wspólną walutę euro? Rafał Trzaskowski. Sam traktat akcesyjny nas zobowiązuje do przyjęcia euro, ale na szczęście nie mówi kiedy. I ani Polska dzisiaj, ani Unia Europejska nie jest do tego gotowa. I tutaj najważniejszy jest absolutnie interes obywateli. Tylko jeżeli mówimy o gospodarce, to trzeba powiedzieć o tym olbrzymim chaosie, który dzisiaj obserwujemy w naszym kraju. Rząd kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje. Ludzie boją się o swoje miejsca pracy. Przedsiębiorcy boją się o swoje firmy, polskie firmy, i dzisiaj przede wszystkim trzeba się skupić na inwestycjach. Nie na gigantomanii, nie na budowie największego lotniska na świecie, które może się ziścić albo nie, tylko na tych inwestycjach tu i teraz, które przyniosą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. I właśnie dlatego mówię o tym, żeby się skupić na inwestycjach samorządowych. Sam proponuję centralne, lokalne centra rozwoju, które mogłyby powstać w każdym mieście, najpierw w miastach powiatowych, tak żeby właśnie powodować rozwój tych miast, które same będą decydować o tym, co tam powinno się znaleźć. Czy przychodnia, czy centrum edukacyjne dla dzieci. I to wygeneruje miejsca pracy. Tego dzisiaj bardzo dziękuję. Władysław Kosiniak-Kamysz. Drodzy Państwo, ten, kto układał te pytania, to musiał mieć niezły odlot. Znalazł się na matplanecie, a trzeba wrócić na Ziemię, do Polski. W polskich domach rozmawia się o problemach związanych ze spadkiem produkcji przemysłowej, sprzedażą, z miejscami pracy, z ratunkiem dla swoich firm, dla swoich rodzin. Dzisiaj trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS i to jest ratunek dla wielu firm i dać szansę na oddychanie pełną piersią polskim przedsiębiorcom, którzy tworzą miejsca pracy. Nie wolno ich karać. Skończmy z tym karaniem w Polsce za pracę. Doceńmy ludzi ciężkiej pracy przez kwotę wolną od podatku wyższą. A tak naprawdę trzeba zacząć też od zmian ustrojowych, bo będziemy tkwili w tym zwariowanym świecie, który tutaj skupia się jak w soczewce. Nie możemy na to pozwolić. Trzeba odpowiadać dzisiaj na potrzebne, realne potrzeby gospodarki. Turystyka w zapaści. Brakuje pieniędzy dla samorządów. Trzeba dać im bon inwestycyjny, żeby mogli rozpocząć nowe inwestycje. Edukacja niedofinansowania. O euro dzisiaj nikt nie mówi, jest złoty i ma być złoty. Bardzo dziękuję. Czas na kolejną odpowiedź. To jest ważne pytanie z punktu widzenia Polaków, z punktu widzenia odporności gospodarek, także na kryzys, także i Polski w tym kontekście. Pytanie, które zadawało sobie wcześniej wiele narodów, wiele krajów, także to pytanie zadajemy tutaj. Euro czy złoty? A jeśli tak, to kiedy? Bardzo proszę. Gospodarka to jest najważniejsze pytanie, bo to gospodarka utrzymuje państwo. Warto o tym wiedzieć, że pieniądze nie pochodzą z banku, tylko z pracy ludzi. I tej prostej prawdy trzeba się uczyć codziennie po 3 razy. Niektórzy politycy powinni napisać sobie nad łóżkami nawet to prawo. Proszę państwa, polski złoty, polska armia, polski język, Polska. Dla nas to podstawa wolności i obrony naszej suwerenności. W Unii Europejskiej również tą suwerenność musimy posiadać. Polska silna w silnej Unii, ale Unia musi być silna państwami narodowymi. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę, no cóż, liniowy VAT, likwidujemy CIT, wprowadzamy, proszę państwa, 1% podatek przychodowy zamiast CIT-u. 100 zł zarobiłeś, złotówkę państwu oddałeś, jesteś rozliczony. I tańsze państwo. Jeżeli będzie tańsze państwo, będą mniejsze podatki. Niestety dzisiaj państwo polskie przypomina Bizancjum, setki samochodów, setki tysięcy urzędników i nic poza tym. Stanisław Żółtek, euro czy złoty? I kiedy? No, oczywiście, że precz z tym euro, nawet nie szkoda mi takiego pytania zadawać. Ja zamiast tego wolałbym porozmawiać o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Bo Polska na tym w tej chwili nie tylko traci, ale będzie traciła coraz więcej. To nie tylko potworne zbiurokratyzowanie Polski. To jest to, że jest plan w ogóle praktycznie wydłubania z Polski całej forsy zwykłym wydobywaniem złota z powietrza. Opłata za dwutlenek węgla. No to, co nam się szykuje, to jest jakiś horror istny. Ale rząd zamiast zajmować się gospodarką, obniżeniem podatków, wyprowadzeniem jej na prostej, zwłaszcza po tej pandemii, to czym się zajmuje? Kupowaniem głosów wyborców za ich pieniądze.
jakieś 500 plus, po kolejne 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, żeby może przypomnieli, że są budki od piwa. Że może menelowe plus by jeszcze dorzucili, bo też to są głosy wyborcze. Bardzo dziękuję. Teraz będzie odpowiadał Paweł Tanajno. Proszę Państwa, jak słyszę rozmowy polityków o gospodarce, to mam wrażenie, że nie szanują inteligencji widzów. Oprócz Marka Jakubiaka osoby tu zgromadzone, gdyby im postawić budkę z lodami na molo w Sopocie, to ta budka zbankrutowałaby w ciągu tygodnia. To są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o przedsiębiorczości, a pchają się do zarządzania państwem. Śmieszy mnie wypowiedź pana Andrzeja, który mówi, że wypłaty wyższe będą warunkiem przyjęcia euro, bo przez ostatnie miesiące razem z Mateuszem Morawieckim zrobili wszystko, żeby wynagrodzenia obniżyć i zwalniać ludzi. Ja natomiast mam program jako przedsiębiorca zwiększenia wynagrodzeń od ręki na 30%. Otóż musicie mieć państwo świadomość, że jeżeli dzisiaj pracodawca wypłaca 2000 na rękę, to kolejne 700 zł wypracowanych pieniędzy, czyli nie są pieniądze wyprodukowane przez NBP, tylko prawdziwe wypracowane pieniądze musi oddać tym ludziom i wy tracicie, a wystarczy nie kraść. Bardzo dziękuję. Jako dziewiąty w tej rundzie pytań odpowiada Szymon Hołownia. Oczywiście, że euro musimy przyjąć prędzej czy później, ale za mojej pięcioletniej kadencji to nie ten problem będzie najważniejszy. Najważniejsze będzie to, dlaczego od 30 lat w Polsce nie postawiono tych budowli społecznych, które miał postawić i PiS, i Platforma, i inni, którzy rządzili. Gdzie jest ochrona zdrowia na miarę XXI wieku? Gdzie jest edukacja na miarę XXI wieku, która nie jest testocentryczna, a nauczyciel na starcie zarabia średnią krajową, bo to inwestycja w płacę mojej córki, kiedy ona tę szkołę skończy. Gdzie wreszcie poważna rozmowa o tym, jak przeprowadzić zieloną transformację i chronić górników, a nie kopalnie, zapewnić im miejsca pracy, kiedy swoje miejsca pracy ze względu na zieloną transformację będą tracić. To są zadania dla prezydenta. Kilka dni temu w Kołobrzegu prezentowałem swój program gospodarki na przyszłość i tam powiedziałem wprost, że w ciągu 5 miesięcy pierwszych urzędowania złożę 5 ustaw, które przesuną miliardy złotych z tych faraońskich, niemądrych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, na rozwiązywanie realnych problemów Polaków. Dziękuję bardzo. Waldemar Witkowski. Ponad 1000 lat temu umownie wstąpiliśmy do Europy. Kilkanaście lat temu ponownie wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Te decyzje powodują, że prędzej czy później musimy zdecydować się na wspólną walutę. Czy Amerykanina interesuje, czy jest wspólna waluta, czy nie? Nie. We wszystkich 49 stanach jest $1. O tym oczywiście, czy mamy wstąpić do Unii Europejskiej, czy nie, zdecydowali ludzie w referendum. I teraz, gdyby miała być waluta zmieniona Polska na euro, też powinniśmy decydować w referendum. Co to da? Po pierwsze, na czym mi zależy Unii Pracy? No, żeby płace w Polsce wzrosły. Płace wzrosną, jeżeli będziemy mieć tę samą walutę w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj wygrywają spekulanci, którzy grają kursem złotego, zmieniają go z dnia na dzień, a ludzie pracy nic z tego nie mają. Więc jestem za euro w drodze referendum. Bardzo dziękuję. Ostatni w tej rundzie pytań odpowiada Robert Biedroń. Jeśli Polską nadal będzie rządził prezydent Duda i PiS, to w Polsce szybciej przyjmiemy ruble niż euro, bo do tego doprowadzą te rządy. Jestem członkiem Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim i obserwuję, jak PO i PiS zajęci są sobą, a nie zajmują się zdobywaniem funduszy dla Polski. Obrażają się nawzajem, kłócą się, kto się zamieni stołkami, a tak naprawdę dla Polek i Polaków niewiele się zmienia. Dlatego zaproponowałem plan odbudowy Polski. 280 miliardów złotych, które trafią do naszego kraju jako inwestycje w ramach wielkiego planu Marszala dla Europy, wielkiego planu odbudowy Europy. I to będzie przyszłość dla Polski. I to są realne środki, które powinny do nas trafić na budowę tanich mieszkań, na wynajem. 2 miliony paneli fotowoltaicznych, które będą sprawiały, że w końcu będziemy mieli rozwiązane te wszystkie kwestie, które nie załatwiło ani PO, ani PiS. Bardzo dziękuję. To była ostatnia odpowiedź w czwartej rundzie pytań.
Czas na piątą rundę pytań. Sprawy wewnętrzne. I szanowni państwo, bardzo ważne pytanie i bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Od 4 miesięcy świat żyje pandemią koronawirusa. Trwają prace nad wynalezieniem szczepionki. Gdy zostanie wynaleziona, czy Polska powinna tę szczepionkę kupić i czy szczepienia powinny być obowiązkowe? Pierwszy odpowiada Władysław Kosiniak-Kamysz. Musimy zacząć od reformy ochrony zdrowia. Ja proponuję pakt na rzecz zdrowia i proponuję go wszystkim dzisiejszym kandydatom, żebyśmy go wspólnie podpisali. Trzeba oddłużyć szpitale, dofinansować leczenie, przywrócić przemysł farmaceutyczny w Polsce. Trzeba podnieść wynagrodzenia, wprowadzić premie dla bohaterów, którzy od miesięcy walczą z koronawirusem. Trzeba uprościć procedury i odbiurokratyzować ochronę zdrowia. To jest nasze najważniejsze zadanie. Na debatę o zdrowiu organizowaną przez samorząd lekarski nikt nie przyszedł z kandydatów, byłem tylko ja. To pokazuje, gdzie mają inni kandydaci ten problem. A on jest najważniejszy. Bez lepiej funkcjonujących szpitali, bez przychodni nie będzie bezpieczeństwa Polski. Dzisiaj na bazarze w Łowiczu do mnie podchodzą osoby i mówią: proszę pana, my się już nie czekamy w kolejce. My się do tej kolejki już nie możemy zapisać w oczekiwaniu na specjalistę. Szczepionkę trzeba wynaleźć, trzeba ją wdrożyć i trzeba zrobić wszystko, żeby była dostępna dla wszystkich w Polsce. Bardzo dziękuję. Warto przypomnieć raz jeszcze to pytanie. Czy gdy zostanie wynaleziona szczepionka, to Polska powinna ją kupić? I czy te szczepienia powinny być obowiązkowe? Rafał Trzaskowski teraz odpowiada. Polki i Polacy powinni mieć dostęp do takiej szczepionki. Natomiast dzisiaj chcemy wiedzieć przede wszystkim, i to są pytania do pana prezydenta, do rządu, czy epidemia się już skończyła, czy epidemia się nie skończyła. Czy te decyzje, które były podejmowane przez te ostatnie tygodnie, były na pewno racjonalne. Gdzie jest program onkologiczny, jeżeli mówimy o służbie zdrowia? Ja mówiłem jasno o tym, że choćby pieniądze z likwidacji TVP Info można przeznaczyć na ten cel. Jakieś pieniądze przynajmniej na ten cel by były. Ja nie wiem, czy panu prezydentowi się Jacek Kurski nagle spodobał, ale tam można znaleźć te pieniądze. Mamy prawo wiedzieć, czy wreszcie będą normalne operacje terminowe i kiedy w polskich szpitalach. Mamy prawo wiedzieć, czy dzieci wrócą do szkół i kiedy. Dzisiaj trzeba zadawać trudne pytania rządzącym i od tego jest potrzebny silny prezydent, żeby się zaopiekował wszystkimi tymi, którzy dzisiaj zostali pozostawieni sami sobie, żeby się zajął bezrobociem, żeby się zajął ratowaniem miejsc pracy. I takie trudne pytania trzeba właśnie w tej chwili zadawać rządowi, a nie po prostu milczeć. Bardzo dziękuję. Dzień bez ataku na Telewizję Polską dniem straconym. Tak czasami, proszę państwa, bywa. To jest bardzo konkretne i bardzo ważne pytanie dotyczące szczepionek. I jeszcze raz apeluję o to, by odpowiadać konkretnie na pytanie, bo to jest pytanie, które z pewnością nurtuje bardzo wielu Polaków. Robert Biedroń teraz odpowiada. Jak słucham dzisiejszych polityków, to przydałaby się bardziej szczepionka na nienawiść, bo chyba na to dzisiaj choruje polska klasa polityczna. Za tą szczepionką oczywiście wszyscy tęsknimy, ale oczywiście dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości nas zawiódł. Nie dotrzymał słowy, że będziemy bezpieczni w ich rękach. Zawiódł tych, którzy dzisiaj na pierwszej linii walki z koronawirusem zostali zostawieni sami. Bo państwo, bo prezydent Rzeczpospolitej Polskiej był zajęty innymi sprawami. Dlatego zwróciłem się już kilka tygodni temu do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie strategii wdrażania ewentualnej szczepionki. Czy ta szczepionka nie tylko będzie dostępna, ale czy będzie powszechnie dostępna? Czy każdy Polak i Polka będzie miał dostęp do tej szczepionki? Bo niestety w przypadku testów, tutaj też rząd polski, panie prezydencie, zostawiliście Polaków samych. Trzeba było płacić 600 zł za szczepionkę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Bosak. No to kolejne ciekawe pytanie. Pytanie o coś, co jeszcze nie istnieje. Moja odpowiedź brzmi dwa razy nie. Poważniejsze tematy przedstawiłem na przykład w pakiecie dla medyków. Zakaz wypowiadania się w ogóle na temat obecnej epidemii dla pracowników ochrony zdrowia. Plączący się w swoich deklaracjach minister Szumowski, który raz mówi, że wirus groźny, raz, że nie groźny, raz nosić maseczki, raz nie nosić, raz wybory za 2 lata, raz za miesiąc. No to wszystko jest jakaś komedia, w którą zostaliśmy wprzęgnięci. Ktoś tutaj nie traktuje nas do końca poważnie. Ja poważnie traktuję wyborców, dlatego przyszedłem dzisiaj z konkretnymi projektami ustaw. Ustawa o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Ustawa wprowadzająca
podatek dochodowy, kwotę wolną. 5 tysięcy każdy podatnik na tym zyska. 30 tysięcy kwota wolna rocznie. To są konkrety. O takich rzeczach powinniśmy dyskutować. O tym, jak nasze państwo będzie sprawne, przyjazne. O tym, jak poprawić realnie sytuację w ochronie zdrowia. Fundusz, o którym była mowa ze strony pana prezydenta, nie istnieje. Waldemar Witkowski. Trzeba podziękować wszystkim służbom medycznym, ale także naukowcom, którzy poświęcają często swoje życie po to, żeby stworzyć nową, bezpieczną szczepionkę przeciwko wirusom. W tym temu, który nas w tej chwili zaatakował. Jestem i dwoma rękami się podpisuję za tym, żeby nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska już zaczęła to robić. Przygotowała bezpieczną szczepionkę i wtedy oczywiście szczepienia muszą być obowiązkowe. Ponieważ to jest jedyna szansa, żeby w perspektywie roku, a może dwóch, wirus zniknął. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest wielka zasługa naukowców i służby zdrowia. Chciałem też przy okazji podziękować tym, którzy się narażają bezinteresownie poniekąd, a więc policji, służbom, które muszą izolować zdrowych od chorych po to, żeby ta liczba zakażeń tak gwałtownie nie wzrastała. I w związku z tym też proponuję, żeby policjantów, którzy pracują tak samo ciężko. Ważne pytanie i bardzo czekamy na konkretną odpowiedź. Szymon Hołownia. Jako prezydent chciałbym zajmować się rzeczami, które istnieją, a nie tymi, które nie istnieją. Jak szczepionka zaistnieje, zapytam o to wirusologów, ministra zdrowia i na pewno decyzja będzie dobra dla zdrowia i życia Polaków. Natomiast to, co istnieje i czym jako prezydent chciałbym się zająć już w pierwszym roku pełnienia tej funkcji, to to, o czym mówiłem już wcześniej. Zbudowanie tak naprawdę sensownej ochrony zdrowia, podwalin pod nią z partiami, które do tej pory tego nie zrobiły, albo przy wywarciu presji obywatelskiej, oddłużenie szpitali, podstawowa opieka zdrowotna w samorządach, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i profilaktyka, która jest inwestycją w to, żeby za kilka lat mniej zapłacić za szpital, który jest najdroższą częścią tego systemu. Promocja finansowa w zawodach medycznych. Nie może pensja medyka, czy to lekarz, czy pielęgniarka, czy ratownik medyczny, czy diagnosta, czy fizjoterapeuta wyglądać tak, jak w tej chwili. Kwestia ochrony zdrowia to kwestia naszego bezpieczeństwa. Nią powinna zajmować się zwoływana przeze mnie co kwartał Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo jak ważny to problem pokazała trwająca epidemia koronawirusa. Dziękuję. Stanisław Żółtek teraz odpowiada. Wbrew pozorom pytanie uważam za ważne, bo dotyczy naszej wolności. Jeśli raz pozwolimy na to, aby rząd zmusił nas na przykład do szczepionki albo jakichś tego typu zachowań, taką nam wolność odebrał, to tak jak w folwarku zwierzęcym czy w orwellowskim świecie, już się od tego nie uwolnimy. Nieważne, czy ta szczepionka będzie skuteczna, czy ona będzie, czy nie. Sam fakt, że będziemy traktowani jak zwierzęta gospodarcze, że można nas zaszczepić siłą albo nie, że można nam dziecko odebrać, zaszczepić, już sam ten fakt jest straszny, potworny. Jak się państwo nad tym zastanowią na przyszłość, jakie to ma konsekwencje, to jest naprawdę przerażające. Argument, że ktoś nieszczepiony zarazi tych innych i dzięki temu będzie epidemia, jest beznadziejnie głupi. Bo skoro inni się zaszczepili, to znaczy, że nie mogą się zarazić. A jeżeli się zarażą, to znaczy, że nie warto było się szczepić. Paweł Tonajdo. Ja jestem zszokowany, że wśród wszystkich tu kandydatów na prezydenta nikt nie powiedział o tym, że prezydent powinien stać na straży praw pacjentów. Prawa pacjenta są jasno określone również w prawach człowieka. Mamy wyrażać zgody na zabiegi medyczne. Jeżeli nie wyrażamy, to nie można im nas robić pod przymusem. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to mam dla państwa rozwiązanie idealne i skuteczne. Przez ostatnie 30 lat Polska stała się zakładnikiem 70-latków. Nawet jak ci 70-latkowie, politycy pozwolą tutaj 40-letnim kandydatom startować na ten ważny urząd, to nie ukrywajmy, to będą ich chłopcy na posyłki. Jakiekolwiek rozmowy z politykami o zmianie stanu w Polsce, to jest nic innego jak malowanie ściany z grzybem świeżą farbą. Grzyb zawsze wyjdzie. Jeżeli chcecie naprawdę zmiany w służbie zdrowia, przestańcie głosować na polityków, wybierzcie przedsiębiorcę. Mirosław Piotrowski.
nie można zmuszać ludzi do tego, aby ich szczepić nie wiadomo czym. Nie tak dawno rozmawiałem z profesorem, lekarzem odpowiedzialnym za koronawirusa na całe województwo i podnosił on sprawę szczepień i pytał, a na którego koronawirusa mamy się szczepić, bo w Polsce mamy już 3, więc ja bym zapytał również, na którego koronawirusa mamy się szczepić. Do tej pory nikt nie odpowiedział, jak groźny jest koronawirus. W skali 1 do 10, jeśli określimy, że grypa sezonowa to 1,5, a na przykład wirus Ebola to 8-9, to gdzie znajduje się tu koronawirus? Czy on jest groźniejszy od grypy, czy nie jest groźniejszy od grypy? Są tu też wśród nas lekarze i chyba potwierdzą, że aby wprowadzić w ogóle szczepionkę, to potrzebne są długoletnie badania, minimum 5 lat. Co się stanie, jeśli wprowadzimy szczepionkę, a ona po 2-3 latach da efekty uboczne, które naruszą nie tylko nasze ciało, ale naszą psychikę, dlatego jestem przeciwny. To bardzo ważne pytanie, proszę państwa, bo staniemy przed takim dylematem w jakiejś jeszcze na razie bliżej nieokreślonej przyszłości. Czy ta szczepionka, gdy zostanie już wynaleziona, powinna być obowiązkowa, czy też nie? Bardzo proszę o odpowiedź Marka Jakubiaka. Tak, proszę państwa, wszyscy wiemy, że nie ma nic ważniejszego dla życia człowieka jak zdrowie. Po prostu zdrowie to jest najważniejsza rzecz, o którą powinniśmy walczyć wszelkimi możliwymi środkami. Oczywiście, mamy szczepionkę, być może ta szczepionka będzie, ale tą szczepionkę będzie się stosowało w jakim celu? W takim, żeby nie przejąć wirusa, tego koronawirusa. Ale przecież wiemy, że ten koronawirus, część społeczeństwa już przeszło przez koronawirusa, tylko o tym nie wie. Dziwię się bardzo, że dyskusja jest od góry, a nie od dołu. Pokażę państwu tester. Dzisiaj dostałem. 30 zł kosztuje, a nie 600 zł. Ten tester pokazuje, czy ja byłem chory, czy jestem chory i czy jestem zagrożeniem. Dopiero wtedy można mówić o jakichś szczepionkach. Po prostu musimy zacząć od samego początku. 30 zł. Jaki problem? Jak zostanę prezydentem, to proszę bardzo, będziemy negocjować. Popieram pana Tanajnę, prezydentem powinien być... Bardzo dziękuję. To była odpowiedź Marka Jakubiaka, a teraz o odpowiedź prosimy prezydenta Andrzeja Dudę. Szanowni państwo, szczepionka, kiedy już rzeczywiście zostanie wynaleziona, powinna najpierw zostać wnikliwie u nas przebadana, a następnie, jeżeli zostanie dopuszczona, powinna być dostępna powszechnie, przede wszystkim dla seniorów i powinna być dla nich dostępna nieodpłatnie. Natomiast kto będzie chciał skorzystać z tej szczepionki i zaszczepić się, ten to zrobi. To znaczy, powinno to być dowolne, tak jak jest przy grypie. Natomiast troszkę ze zdziwieniem słucham, jak tutaj, zwłaszcza panowie, którzy uczestniczyli przez 8 lat, niektórzy z nich w rządzie Donalda Tuska, niektórzy krócej, narzekają nad stanem obecnie polskiej służby zdrowia. 8 lat czasu było, żeby to naprawić. Wtedy 50 miliardów VAT-u rocznie było kradzione i jakoś wtedy nie byliście panowie tak odpowiedzialni, żeby temu zapobiec. Wtedy w 2015 roku na polską służbę zdrowia wydawane było ponad 70 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Dzisiaj to jest ponad 104 miliardy. Właśnie dlatego, że ta kradzież została zablokowana. Między innymi stąd są te pieniądze. Dlatego naprawiamy polską służbę zdrowia i służymy obywatelom. I sprawy się zakończyliśmy, proszę państwa, ostatnią, piątą rundę pytań, ale to nie oznacza, że to jest koniec naszej debaty, bo przed nami kolejna runda. I to już będzie, proszę państwa, runda swobodnych wypowiedzi. Każdy z kandydatów będzie miał do dyspozycji 1 minutę. Pierwszy odpowiada, nie odpowiada tym razem, po prostu mówi to, co chce. Robert Biedroń. Szanowni państwo, wiecie, że 28 czerwca będziemy mogli wybrać Polskę naszych marzeń. Polskę, na którą długo czekaliśmy. I nie musimy decydować między większym złem z PiS-u, a mniejszym złem z PO. Wiemy dobrze, że rzeczy, o które walczyliśmy od lat, jak świeckie państwo, jak prawa kobiet, prawa zwierząt, czyste powietrze, prawo do mieszkania, prawo do dobrej ochrony zdrowia, jest na wyciągnięcie ręki. To od nas będzie zależało, czy dokonamy tej zmiany, czy będziemy mieli odwagę zabrać Polskę i nas wszystkich, naszą wspólnotę do Polski XXI wieku. Oni przez ostatnie 5 lat budowali Polskę zaściankową. Polskę, w której rosły dysproporcje społeczne, w której to oni upychali swoje kieszenie, a Polakom żyło się ciężko. Zmieńmy to. Słupszczanie dokonali kiedyś zmiany. Uwierzyli w nią. Dzisiaj pora na Polskę. Do zobaczenia 28 czerwca. Dziękuję. Mirosław Piotrowski. Szanowni państwo, kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ prezydent powinien być samodzielny.
Mam 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz Polski w Parlamencie Europejskim. Doskonale orientuję się w polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Jestem katolikiem i dlatego doprowadzę do ochrony każdego życia w Polsce. Od chwili poczęcia do naturalnej śmierci i to, że jestem katolikiem, jestem z tego dumny. Oczywiście mam też program wyborczy. Zapraszam na moją stronę www.piotrowski.org.pl. Tam państwo znajdziecie zapis, że jestem za obniżeniem podatków. Jestem za rozsądkiem klimatycznym, ale nie za mordowaniem polskiego górnictwa. Jestem za wydobywaniem potęgi polskiego rolnictwa i nowoczesnych technologii. Jestem za współpracą z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą naszej ojczyzny, dlatego proszę państwa... Dziękuję bardzo. Rafał Trzaskowski, jedna minuta również. Szanowni państwo, moje hasło wyborcze to silny prezydent i wspólna Polska. Dzisiaj w Polsce potrzebny jest silny prezydent. Taki, który patrzy władzy na ręce. Taki, który zadaje trudne pytania. Prezydent w pełni niezależny. Prezydent, który pobudza rząd do działania wtedy, kiedy rząd nie działa. I dzisiaj takiego prezydenta naprawdę nam potrzeba. Również prezydenta, który bardzo, panie prezydencie Andrzeju Dudzie, szanuje swój podpis. I dzisiaj potrzebna jest również budowa wspólnoty. Wspólnoty, w której próbujemy na nowo nauczyć się ze sobą rozmawiać. To jest dzisiaj sprawa absolutnie fundamentalna. Ja od samego początku mówiłem, że nie będę prezydentem opozycji totalnej. Będę współpracował z rządem tam, kiedy rząd będzie podejmował decyzje, które wzmocnią Polskę. Ale nie będzie zgody na łamanie konstytucji, na uwłaszczenie się na państwie, na próbę zawłaszczenia wszystkich niezależnych instytucji. Dziękuję. Władysław Kosiniak-Kamysz. Drodzy państwo, dla mnie nie ma ważniejszej sprawy niż przywrócenie w Polsce wspólnoty, bo przez podział społeczny, przez konflikty jest zagrożone bezpieczeństwo Polski. Dobrze, że inni kandydaci też to zauważyli, ale tylko ja jestem w stanie, jako lekarz, jako polityk, samorządowiec, zszyć Polskę precyzyjnie, Polskę rozdartą dzisiaj na pół. Mnie nie interesują spory z przeszłości. Mnie nie interesuje ta popisowa wojna, w którą nas wciągają. 28 czerwca możemy to skończyć. Wybierzmy przyszłość, a nie walkę steropianu z betonem. Polska potrzebuje dzisiaj pokonać trzy kryzysy. Kryzys zdrowotny, kryzys gospodarczy i kryzys polityczno-ustrojowy. To można zrobić tylko we współpracy, dbając o wszystkich, nie o wybranych. Szanując różnorodność, będę budował jedność. Proszę państwa o wasze głosy. W pierwszej turze głosujecie z własnym wyborem. Nie ma głosów zmarnowanych. Szymon Hołownia. Drodzy państwo, pewnie zauważyliście, że niemal każdy z moich kandydatów próbował dzisiaj udawać, że on też będzie umiał być prezydentem wszystkich Polaków, niezależnym od swojej partii. Ale to nieprawda, bo to jest trochę tak jak z obrączką. Jeżeli zdejmiesz ją z palca, jeżeli ktoś każe ci ją na chwilę zdjąć, to przecież nie znaczy, że unieważniasz swoje małżeństwo. I podobnie jest z politykami. Kiedy na przykład Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski chowają swoje partyjne logotypy, no to przecież nadal będą musieli pozostać wierni swoim politycznym rodzinom. Ja też pozostanę wierny swojej politycznej rodzinie, wam, bo będę kandydatem obywatelskim. I tak jak Bronisław Komorowski do końca pozostał platformerski, Aleksander Kwaśniewski eseldowski, Andrzej Duda pisowski, tak ja pozostanę obywatelski. I dziś już uroczyście wam przyrzekam, że nie będę prezydentem Polski PiS ani Polski Platformy, że dochowam wierności konstytucji, że będę strzegł godności narodu, że będę dla was. Paweł Tonajno, również jedna minuta. Od 15 lat Polacy są obserwatorami meczu tenisowego. PiS-PO. PiS-PO. Dzisiaj w studio wydaje nam się, że jest z nami Rafał Trzaskowski. Nieprawda, proszę państwa. To dubler Grzegorza Schetyny. Wydaje nam się, że jest tutaj prezydent Andrzej Duda. Nieprawda, proszę państwa. To Jarosław Kaczyński przed państwem występuje. Jeżeli chcemy jakichkolwiek zmian w Polsce, musimy sobie powiedzieć prawdę. Po pierwsze, że prezydent nie może być politykiem związanym z partiami. Po drugie, prezydent musi w swoim życiu udowodnić, że potrafi być gospodarzem. I po trzecie, proszę państwa, my sami jako Polacy
musimy chcieć tej zmiany i musimy w nią uwierzyć. I apeluję szczególnie do tych, którzy na co dzień nie interesują się polityką, nie planowali pójść na wybory. Wy możecie zmienić Polskę. Zagłosujcie na bezpartyjnego prezydenta. Marek Jakubiak. Proszę państwa, w 92 roku został odwołany ze swojego stanowiska Jan Olszewski, świętej pamięci premier. Powiedział jedno znamienite zdanie i on nie pytał się w tym zdaniu o tym, jaka Polska będzie, bo on wiedział, jaka Polska będzie. Ale on się pytał, czyja Polska będzie. Z początku zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież wiadomo, czyja Polska jest. Nie do końca, proszę państwa. Budujemy lotnisko. Po co? Przecież w Berlinie jest lotnisko. Po co nam Polska? Przecież są Niemcy. Niemcy to, umówmy się, dla przebrania Unia Europejska. Więc jesteśmy w stałym zagrożeniu, że Polska może stracić swoją tożsamość. Prezydent Rzeczypospolitej musi być człowiekiem, który będzie pilnował jedynie interesów polskich. Będzie Polakiem na stanowisku, którego nie jest w stanie nikt podważyć. Polacy powinni być dumni ze swojego prezydenta, tak jak są dumni z Rzeczypospolitej. Wir, niskie podatki, jestem przedsiębiorcą i będę... Bardzo dziękuję. Waldemar Witkowski. Panie i panowie, poproszono mnie, żebym startował na urząd prezydenta. Prosili mnie o to spółdzielcy, pracobiorcy i polskie partie lewicowe. Dlatego, że chcieli innej Polski. Chcieli tego, żebyśmy wreszcie pracowali 7 godzin dziennie. Chcieli tego, żeby emerytury i minimalna płaca była wolna od podatku. Chcieli wreszcie tego, żeby leki były bezpłatne. Nie możemy ciągle mówić, że kapitał się musi rozwijać, kapitał musi przepływać. Trzeba stawiać na polską przedsiębiorczość, trzeba stawiać na polską spółdzielczość. Trzeba dbać o to, żeby nasze dzieci, a mam 2 córki i 2 synów, oddychały czystym powietrzem. Ja państwu gwarantuję, że będąc prezydentem, zawsze będę dbał o pracowników, o dzieci, o rodziców, bo to jest nasza przeszłość i przyszłość. Proszę o głos na mój numer, 10. Dziękuję. Odpowiada teraz prezydent Andrzej Duda. Szanowni państwo, te mijające 5 lat to był dla Polski naprawdę dobry czas, zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi rządami. Obniżony wiek emerytalny, 500+, 300+, wyprawki dla dzieci, zerowy podatek dla młodych do 26 roku życia, mówię o podatku dochodowym, dla seniorów 13 emerytura i wreszcie godziwe waloryzacje. Polakom zaczęło się wreszcie żyć lepiej. Bieda wśród dzieci została zredukowana prawie że do minimum, ale niestety uderzył w nas koronawirus. Było trudno w gospodarce, ale uruchomiliśmy tarcze antykryzysowe i dzięki temu udało nam się osłonić miejsca pracy. Wierzę w to, że uratujemy ich ponad 4 miliony. Jest szansa na dalszy bardzo pomyślny rozwój. Te moje zobowiązania są bardzo poważne, ale znacie mnie państwo z tego, że ja swoje zobowiązania poważnie traktuję. I w związku z tym możecie być państwo przekonani, że wyjdziemy nie tylko z kryzysu, ale przede wszystkim wrócimy na drogę dobrego rozwoju. Dziękuję. Stanisław Żółtek. Chcemy mieć pensje większe niż Niemcy. Chcemy, by oni szukali pracy u nas. To zlikwidujmy część podatków, koncesji, zezwoleń. Uwolnijmy się od biurokracji. Jak to zrobić? No, sprawdź na mojej stronie Stanisław Żółtek, mój program stanisławzoltek.pl. Zadaj mi pytanie na żywo, nawet dzisiaj na Facebooku po tej debacie. A jeśli nie wierzycie, że jako prezydent potrafię wymusić likwidację podatku dochodowego, to uroczyście oświadczam, że wówczas ułaskawią każdego Polaka, który byłby zagrożony jakimkolwiek wyrokiem w związku z niepłaceniem podatku dochodowego albo CIT, albo PIT. Tak też można zlikwidować podatek. I minuta dla Krzysztofa Bosaka. Polska od lat rozrywana jest jałowym, niszczącym konfliktem 2 obozów politycznych, PiS-u i Platformy. Pytania w tej debacie zostały tak dobrane, żeby ten konflikt wzmocnić i jeszcze głębiej nas podzielić. O euro, religię, imigrantów, LGBT, szczepionki.
Polska potrzebuje alternatywy dla tego jałowego podziału. Jeżeli chcecie tego podziału więcej, głosujcie państwo na prezydenta Trzaskowskiego. Głosujcie państwo na prezydenta Dudę. Jeżeli chcecie prawdziwej alternatywy, taką alternatywę od 2 lat tworzy Konfederacja. Nowy sojusz wolnościowców, narodowców, konserwatystów, polskich patriotów. Jako prezydent będę bronił bezkompromisowo naszych interesów narodowych na arenie międzynarodowej, wartości konserwatywnych, budował nowoczesne państwo, pracował politycznie dla społeczeństwa w duchu alternatywy merytorycznej, zdrowego rozsądku, odwagi, dumy z własnej tradycji, dumy z własnej wspólnoty narodowej. Proszę o państwa poparcie. I to była, proszę państwa, już ostatnia wypowiedź.